Lille Spetta News. Pierwszy reporter to Polinezja. Cześć. I drugi chwilowy reporter to Fu. Cześć, pieskiem. Witamy na naszym odcinku The Pet Shop News. Dzisiaj, teraz wiadomości będę prowadzić ja, papuszka Polinezja i papuszek Jay. Niestety jeszcze go nie ma, ponieważ jest w innym miasteczku, niedaleko stąd. Już w poniedziałek do nas przywiezie i będzie kręcił z nami nowy odcinek wiadomości The Pet Shop. A teraz chwilowo jest ze mną Bulldog Fu. Cześć, będę prowadził wiadomości, ale wcale nie jestem taki fu, jak mam na imię. No, ma to tak na imię, tak? To jest strasznie miły zwierzakiem. Dzisiaj w wiadomościach zacznijmy od reklamy, jak zwykle. No, dzisiaj będzie reklama ciepłych skarpetek od firmy Skarpetman. I zobaczymy ich najnowszą reklamę właśnie teraz. A prezentuje ją producent tych ciepłych skarpet. Zobaczmy jego reklamę. I od razu mówię, żebyście kupowali te skarpetki, bo są naprawdę ciepłe i bardzo wygodne. Teraz oczywiście reklama skarpetek. Skarpet moon, skarpet moon, oh skarpet moon, skarpet moon. Mam na imię rap i polecam. Skarpet moon. To nowe, bawełniane skarpety, nie uczulające alergików. Polecam je bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wszyscy będziecie je kupować. Skarpet Moon gwarantuje ciepło i wygodę. Kupujcie nasze skarpetki, a nie porujcie tego wyboru. Zapraszam do zakupu skarpetek, bo naprawdę są cieplutkie. Skarpet Moon. Super ciepłe skarpety. No tak, więc kupujcie skarpety, bo są super ciepłe. Działają na nogi tak, że jak je włożysz, to po prostu w nogach masz istne raj. Dzisiaj właśnie kupiłam sobie parę fioletowo-różową parę tych skarpetek i było w nich bardzo ciepło i wygodnie. Zresztą nie uczulają i nie drapią w nogi, bo są zrobione z bawełny, a takie pełnione skarpetki czasami mogą pić w nogi. A teraz będzie wywiad przeprowadzony przez Mientusa z biednym obcokrajowcem zamieszkałym w naszym mieście. Z biednym z Hiszpanii. Oto wywiad, który przeprowadzi Mientus. Tak, Mientus, Mientus, jesteś tu? Mientus. A, jest już z nami Mientus. Mientus, jesteś? Cześć. Tak, jestem z Wienem. Cieszczukiem, obcokrajowcem, zamieszkałem w naszym mieście. I przeprowadzam z nim wywiad. Przedstaw. Hola, mam na imię Wien. Jestem jaszczurką. Ile mam lat? Nie powiem, bo mam tylko 2 lata. O tak, nauczył mnie jednego słowa po hiszpańsku. Hola. I buenos días. No to 2 słowa. No. Bien. Jak ci się podoba w naszym mieście? Jest ideal! Dlaczego? No, bo jest im tak ciepło i miło i wszyscy są tacy miluscy i
W ogóle jest dobry i ten zjadłem już wasz popcorn. Jest tak smaczny, ma takie smaczne masło. Normalnie zjadłem całe masło. Nie, a popcorn zostawiłem na potem, takie było pyszne masło. Dziękuję, ja go lubiłem. Jestem producentem tego popcornu. A, masz niewielgachny plusik za ten masło. Tak, bo to łaciata, ona jest najlepsza. No. A, no tak, następne pytanie. Bien, a kiedy wyjeżdżasz z naszego miasta? Nie wiem. Może za miesiąc, za dwa, nie wiem, ale chcę zostać tu już na zawsze. Aha, bardzo fajnie. No. No tego. Masz już jakąś dziewczynę? No. Zapuszczałem ostatnio oko na Polinezję, ale ona mnie chyba nie kocha. A masz przyjaciół już w mieście? Tak, mam jaszczurkę Trickiego oraz wielu innych przyjaciół. Wszyscy już mnie polubili, bo jestem taki miły. A, rozumiem. No dobra. A co ci najbardziej podoba w mieście? Twój popcorn. Dzięki. Aha. No to ogólnie podoba ci się bardzo nasze mieście, tak? No tak, podoba mi się. I podoba mi się też komin niedaleko. No tak, to chyba nasz jedyny dobry widok z naszego miasteczka. No to dziękuję ci za wywiad. No nie ma razu. Dzięki. To był wywiad z Bienem obcokrajowcem z Hiszpanii. Bardzo ci dziękujemy, Miętus. Teraz będzie najnowsza wiadomość z ostatnich chwil. A zapowie je jak zwykle Kokaspan. Cześć, mam na imię Kokaspan. Zapowiadam wiadomości z ostatnich chwil. A dzisiaj będę wiadomość o najnowszym producencie zasłon i rolek. A ma duży wybór kolorów i można u niego kupić rolety oraz zasłonki i fianki. Ma bardzo wygodne te zasłoneczki, nigdy nie sprawiają trudności i nawet najmniejsze dziecko może je zasłaniać. Przy okazji fajnie się na nim wisi. No, dzisiaj nie była za długa informacja w ostatniej chwili, ale za to kupujcie rolety. No właśnie, kupujcie rolety, są bardzo wytrzymałe i fajne. Teraz na koniec naszego programu, jak zwykle, wiadomości od Little Punches. Wczoraj rap z Little Punches obchodził swoje urodziny. Obchodził urodziny. Wspomniana zespołu Punches. Obchodził swoje piąte urodziny i na oficjalnym blogu o Little Punches znajduje się również notka poświęcona Rabowi, który właśnie wtedy obchodził urodziny i wtedy o 20 urodził się. Bardzo prosimy Was o składanie komentarzy i życzeń, o składanie życzeń i zostawianie komentarzy na blogu. To by bardzo uszczęśliwiło Rafa, bo on bardzo właśnie to lubi. Jeśli komentujecie bloga i dajecie i składacie jemu życzenia. No właśnie. Tak. Niedługo Little Punches pojadą do Kieszonka, i tak jak mówiliśmy. No i będzie tam koncert. I wszystkie kieszonkowcy cieszą się na przyjazd, więc bardzo prosimy, żeby były cierpliwe, niedługo już przyjdzie. Tak, będzie bardzo ciekawie, więc zapraszamy na koncert. No i to by było już na tyle w tych wiadomościach. Auć. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka LDS News. Do widzenia i do następnego odcinka LPS News.